Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie barany, rwy i strzelce. Słuchajcie, dzisiaj uprzedzam lojalnie. Statyw jest latający statyw. Wyleciał w kosmos prawie w filmie Wodnika. Mam nadzieję, że u Was nie, ale nigdy nie wiadomo. No dobra, zaczynamy od baranów. Moje drogie barany, wy w tym tygodniu 4 monety. Stabilnie powiedziałabym, bez szału, bez jakiegoś rodzaju tutaj ekspresji nadmiernej, bez impulsywności, ale stabilnie, stabilnie, stabilnie. Trzymasz się tego, co masz, co lubisz, tak? Tutaj ta kobieta czesze sobie swoje włosy, siedzi spokojnie nad wodospadem, no jakby po prostu trzymasz się tego, co znasz, co lubisz, co daje ci poczucie bezpieczeństwa. I co mamy w rezultacie? Miłość. No tak, no trzymasz się miłości. Swojej, swoich przyjaciół, karmisz się nawzajem z ważną dla ciebie osobą dobrą energią. Dlatego moim zdaniem nie pokazuje się jakaś taka w tobie potrzeba do tego, żeby ekspresyjnie, impulsywnie zdobywać, odkrywać, tylko masz potrzebę moim zdaniem właśnie takiego ustabilizowanego, tygodniowego przeżycia, karmienia się tymi dobrymi uczuciami. Z ważną dla ciebie osobą. To jest moje zdanie, drogi baranie. Bardzo ładna energia. Jeśli masz wokół siebie przyjaźń, bądź znajomość, miłość, która jest dla ciebie ważna, lub trzymasz się tego, co tobie daje szczęście i miłość do siebie i szacunek do siebie, do ciebie samego, to tego się trzymaj w tym tygodniu. To jest troszkę taka energia tutaj, też dla ciebie. Sytuacja, karta sądu. Ponowne podejście do pewnych spraw trzeba będzie rozważyć, jakieś ponowne podejście do spraw urzędowych, administracyjnych być może, a co z tego wyniknie, trzeba, aha, dobra. Tutaj mamy prośbę o ponowne podjęcie decyzji, będziesz musiał jeszcze raz zdecydować w jakiejś sprawie urzędowej, administracyjnej, w jakiejś sprawie umów, albo jeśli sąd ostateczny oznacza osobę, która ponownie wita w Twoim życiu, to dwie buławy, jak dla mnie, oznaczają, zastanów się, czy tego chcesz, czy chcesz z nią działać, kooperować i tak dalej. Czy to jest to, co doprowadzi Cię do celu, moim zdaniem? Czy ta relacja, ta sytuacja, czy to jest to, co doprowadzi Cię do celu, co Ci pomoże osiągnąć jakiś Twój cel, spełnić jakieś życzenie być może? Jakie jest wyzwanie? Koło fortuny. Zmiana. To jest tutaj. Też. Czyli jakaś zmiana natury urzędowej, administracyjnej może być dla Ciebie zaskakująca, drogi baranie, i jest, powiedziałabym, taką właśnie sytuacją tygodnia, żeby jeszcze raz podejść do tej sprawy, jeszcze raz spróbować, jeszcze raz zastanowić się, jak mam działać, żeby moje marzenie, moje pragnienie, mój cel został osiągnięty. Wyzwaniem z kolei, słuchajcie, dla osób, które po prostu jest Wam dobrze tak jak jest i tutaj tak potrzebujecie takiego stagnacyjnego tygodnia w spokoju po prostu, no to wyzwaniem jest jakaś zmiana, która jest troszkę, powiedziałabym, niespodziewana, nagle, że tak powiem, nas dopada, trzeba na nią odpowiedzieć, przynajmniej nie można je ignorować, trzeba w stosunku do tego być elastycznym. I teraz tak mi się kojarzy, że po prostu baran, który potrzebuje tutaj pobyć w tej ustabilizowanej sytuacji i pozycji, a na przykład Wasza osoba proponuje coś lub następują jakieś zmiany zewnętrzne, na które po prostu wypada odpowiedzieć bądź trzeba odpowiedzieć, Wy średnio macie na to ochotę. Natomiast rada, wskazówka, ciesz się tym, bo tutaj jest jakaś zmiana, która może w pierwszej chwili jest Ci trochę niepotrzebna, dlatego że nie jest to ten moment, ten czas, natomiast ona niesie ze sobą jakiś fajny, jakieś fajne możliwości. Jakieś fajne możliwości. W miłości głupiec. Nowa faza, nowa możliwość, nowi ludzie też. No to wiecie co, jest tutaj też absolutnie nowa miłość dla barana, albo osoba, która po prostu wpadłeś komuś w oko. Natomiast, ponieważ mam 4 kielichy na spodzie, to baran no nie do końca jest zainteresowany, albo nie wie, czy chce tego oka, żeby patrzyło. No więc w każdym bądź razie, no słuchaj, pokazuje się tutaj ta relacja, ta znajomość jako coś, co miało się wydarzyć w Twoim życiu. Trochę przeznaczeniowa, która jest w stanie przynieść Ci dużo szczęścia.
to jest nowa znajomość, nowa osoba, może powiedziałabym ktoś, kogo dawno nie widziałeś. Ja nie czytam tego w tym momencie, tego powrotu, jako takiej karty tego, jak to nazwać, jakiegoś tam kłopotliwego eksa, o którym chcemy zapomnieć, a on wciąż powraca i ciągnie się jak smród po gaciach. Ja raczej uważam, że jest to osoba być może, z którą dawno nie miałeś kontaktów, ona z jakiegoś powodu pokazuje się nam w tym tygodniu, w Twoim życiu, Ty się zastanawiasz, czy czego chcesz, bo może na ten moment jest Ci dobrze tu, gdzie jesteś. No rozważ wszystko, oczywiście, że rozważ. Tutaj jakby nie ma zbytniej jakiejś takiej eskalacji radości, ale wydaje mi się, że ta sytuacja może Ci przynieść dużo zadowolenia, więc nie przekreślałabym jej. Nowe możliwości, nowe etapy w relacjach, także baran, no fajnie, natomiast trochę zamknięty na miłość też, tak myślę sobie już w ostatnim zdaniu podsumowując. Dziękować, idziemy, Wam dziękuję w sensie, to chciałam powiedzieć. Moje drogie lwy, teraz Wy. Lwy, teraz Wy, no tak. Uwaga, Ty w tym tygodniu. 8 kielichów, idę w stronę szczęścia. Bajo. I narka. Widzicie? Kobieta biedronka odwraca się, ma dosyć po prostu jakiejś sytuacji, która jej nie satysfakcjonowała, pustych obietnic, słów rzuconych na wiatr, z których nic nie wynika, gadania tylko po to, żeby pogadać, a nie ma za tym, na przykład nie idą za tym czyny, więc tutaj ewidentnie 8 kielichów idę w stronę zadowolenia, idę w stronę miłości i tak się stanie. 2 kielichy jako rezultat. Od czegokolwiek musisz się odwrócić, drogi lwie. Tak? O tym mówiłam wcześniej, co to może być. Niespełnione obietnice i tak dalej. Brak poczucia w ogóle zadowolenia, brak miłości, poczucie, że właśnie, że ta druga osoba nie wie, jak Cię kochać, nie umie Cię kochać i tak dalej. Odwróciłeś się od czegoś, odłączasz się, bo Twoja dusza pcha Cię gdzieś indziej, za szczęściem, w stronę szczęścia, no to właśnie rezultatem jest miłość. Ta miłość może nie przyjdzie od razu. Też jakby chciałabym, żebyśmy do tego podeszli racjonalnie, prawda? Natomiast niewątpliwie idziesz w dobrym kierunku. Chociaż teraz wcale może nie być Ci łatwo. Wyzwanie? Nie, sytuacja tygodnia. Król buław. Oto lew. Bierze sprawy w swoje ręce. Ma pewnego rodzaju wizję tego, co chce zrobić, co chce uczynić, kogo chce ze sobą pociągnąć dalej. Jak sprawy mają wyglądać. Ma siłę, ma energię dobrą, jest w stanie zmotywować innych w swoim otoczeniu do działania w taki sposób właśnie, że tworzymy coś razem, kreujemy razem, jesteśmy częścią czegoś dużego, fajnego, wspaniałego, współpracujemy razem, współdziałamy razem, ale ja wiem, jak to uczynić. Po prostu, mam na to plan. I co z tego wyniknie? Cesarzowa, no grubo, wyniknie coś super. To jeśli to jest zawodowe, no to nie ewidentnie wiesz jak, moim zdaniem, sprawami zarządzić i je skoordynować, żeby przyniosły Ci sukces natury zawodowej. Jakiekolwiek decyzje, drogi lwie, przyjdzie Ci podejmować w tym tygodniu, one są przez Ciebie jakby podjęte z pełną świadomością. Tak, bo cesarzowa jest tą energią, niezależnie od płci, już mówię o energiach ogólnych, osoby bardzo, bardzo, bardzo doświadczonej życiowo. To nie jest podlotek, to jest ktoś, kto jest świadomy jakby swoich mocnych, słabych stron, jest świadomy tego, czego chce, czego już w życiu nie chce i nigdy więcej, tak? No więc Ty w tym zakresie tutaj podejmujesz jakieś działania, masz co do tego dużo woli i pasji, żeby to się zrealizowało i mi to trochę pachnie sprawami zawodowymi. Wyzwanie tygodnia. Muszę coś poświęcić, żeby coś mieć. Rada, wskazówka. Działaj mimo wszystko. I to było moje pierwsze spostrzeżenie. Wyzwanie tygodnia. No dobra, dla części z Was to faktycznie taka refleksja, że trzeba coś poświęcić, że będę musiała coś poświęcić, żeby coś zdobyć. A ten rycerz buław jako wskazówka mówi działaj. Mimo wszystko. Ciekawe. Dla części z Was wisielec jako wyzwanie oznacza taki moment zawieszenia, taki moment, że czujecie, że po prostu, no nie, to nie, jakoś tak ciężko jest ruszyć ze sprawami, że one wręcz zwalniają, jakby tempo zwolniło. I ten rycerz buław jako wskazówka z tym wisielcem tutaj wcześniej jak dla mnie określa sytuację, w której drogi lwie, zrób stop faktycznie, przyjrzyj się, dlaczego sprawy stanęły, dlaczego przestały się rozwijać, tak jak sobie wcześniej to zaplanowałeś, założyłeś sam z kimś i tak dalej.
co stoi za tym, że się skomplikowało. Sytuacja ogólna, ktoś być może, przyjrzyj się temu, spróbuj zdobyć informacje, bo dostrzeżesz coś, co pozwoli ci spojrzeć na sprawy pod innym kątem i ruszysz, i później rusz do działania. Co tam w miłości? Paś mieczy w miłości? No to szukacie odpowiedzi, poszukujecie czegoś, co dla was z punktu widzenia miłości jest ważne. Tak ja uważam. Nie wiem, co to jest, to wy wiecie, ale ten paś mieczy jest taką energią właśnie poszukiwania. Poszukiwania. Możecie się też komuś przyglądać, na przykład single i ktoś wam się przygląda z dużą dozą zaciekawienia. Nie chcę powiedzieć, że bardziej niż dużą dozą zaciekawienia. No więc tak. Dzięki. Strzelce. Moje drogie strzelce. Ty w tym tygodniu, macie tą kartę, najlepsza karta, znaczy nie najlepsza, ale ona jest świetna, zobacz drogi strzelcu, ty w tym tygodniu widzisz tę wieżę, widzisz tę kobietę, widzicie kobiety moje drogie, tę kobietę, jak ona rozpisza tutaj wszystko, a dlaczego? Widzicie na czym stoi ta wieża? Ona wie, że wszystkie historie, które są kompletnie od czapy, z innej bajki, nieracjonalne, niepotrzebne, muszą zostać rozłożone na części pierwsze, żeby później można było jeszcze raz coś z tego stworzyć i zbudować sprawy, nie wiem, no na porządnym fundamencie, z czego nam się leje fundament, nie mam pojęcia. Z betonu pewnie jakiegoś, tak? No nie znam się akurat na tym, ale domyślam się, że nie na fałdach piasku się buduje. I to jest wasza energia w tym tygodniu. W rezultacie, zobacz, cesarz. W rezultacie strzelec absolutnie ma plan na swoje życie, ma plan na najbliższą przyszłość. Może na 4 tygodnie, może na 4 miesiące, może na dłużej. W rezultacie czujesz, że absolutnie jesteś świadomym przeżywaczem swojego życia i masz sprawy zorganizowane, tak? Że patrzysz długoterminowo. Tutaj też powiem wam szczerze, cesarzem może być ważny dla was mężczyzna, moje drogie panie. Ta kobitka tutaj, tym jednym ciosem nożnym, karate, rozpisza jakieś dewagacje i iluzyjki tego cesarza. No, jakby uświadamia mu, że błądzi i jest w ogóle daleko od prawdy i daleko od wszystkiego tego, co jakąś racjonalność tworzy. Więc tu jeszcze taka energia się pokazuje. Wyzwanie tygodnia. Nie wyzwanie, przepraszam, tylko sytuacja tygodnia. Sąd ostateczny. Bardzo poważne rozmowy, które uważam mają taka trochę katarzis energia, które mają za zadanie doprowadzić do jasności sytuacji, które mają za zadanie jakby rozproszyć to, co niejasne, mgliste, które mają za zadanie pokonać jakieś trudności, które mają za zadanie wyjaśnienie spraw. To się tutaj pokazuje jako sytuacja. Ktoś do was, wy do kogoś, może zechcecie napisać, dawno się nie odzywaliście. To też jest karta tak zwanych wracaczy, czyli powrotów, prawda? Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No a smieczy jasność sytuacji. Wydaje mi się, że sytuacja tygodnia, kwestia jest wyjaśnienia spraw. Szczególnie, że wy jesteście w tej energii, powiedziałabym, porządkowania, ustalania pewnych granic, nie wiem dlaczego to słowo przyszło mi do głowy, ale z taką dużą metodycznością być może odbudowywania czegoś bądź planowania. I uważam, że dla was ważna jest jasność i jasne postrzeganie przez obie strony, czy dobrze się rozumiemy, tak bym chciała to określić, czy dobrze się rozumiemy, tak? Pamiętajmy, że as mieczy, on zwycięża nad kłamstwem, on zwycięża nad dwulicowością, on zwycięża nad tym, co nas wprowadzało w błąd. As mieczy to też dla mnie trochę taka karta, która mówi jednoznacznie tak. I teraz może ktoś potrzebuje taką informację, ona też tu jest, dlatego ją interpretuję, ale bardzo proszę, żebyśmy nie przyjmowali do siebie wszystkich scenariuszy, które ja przekazuję wam, żebyśmy starali się racjonalnie określać, w którym momencie życia jesteśmy i która informacja do mnie pasuje. Nie twórzmy scenariuszy, które nie są udziałem waszego życia, bo tu jest powrót kogoś z przeszłości.
I ta karta tutaj jakby dla mnie poniżej mówi, wyjaśnij z tą osobą wszystko to, co wyjaśnienia wymaga i daj temu szansę, daj tej relacji szansę. Jeśli to jest romantyczne, to nie mam na myśli wskakuj do łóżka dzień później i już razem mieszkamy, bo daliśmy sobie szansę. Ale nie wiem, zacznijcie rozmawiać, komunikować się jakoś, tak? Dobra, wyzwanie, nie, wyzwanie, tak, wyzwanie. Królowa mieczy, no właśnie. A rada, z nadzieją mów prawdę. Ta prawda twoja, którą nosisz w sobie, ona może być bolesna i niespodziewana dla drugiej strony sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że czas już na to, żeby powiedzieć, co myślisz o danej sytuacji, powiedzieć, co czujesz w danej sytuacji, bo to coś uzdrowi, naprawi, da ci jakąś nadzieję na przyszłość. To chciałabym powiedzieć. I oto ty sam, drogi strzelcu, jeśli chodzi o miłość, no to jakby wiesz, co robić. Po prostu bądź sobą, bądź autentyczny. Niczego nie przyspieszaj, noga z gazu. Najpierw coś moim zdaniem wymaga uporządkowania, żeby później być może dalsze sprawy zaplanować. Zdajesz sobie z tego sprawę. Karta uzdrowienia, relacja z przyszłości, być może z przeszłości, dlatego być może as mieczy pokazał nam się jako tak, daj, pomyśl o tym, żeby dać temu szansę, tak? Dzięki bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.